naszym kraju, tak to zaczął. Cudowne lato było, w 1939 roku cudowne lato. Przyjechałem na wakacje do dziadków, do Janoszyc. Cudowny wtedy był, naprawdę, to takiej wiosny nie było. Dawno, dawno, jak ja pamiętam wtedy. I całe dnie spędzaliśmy nad Skrwą, kąpiele, a przyjechała tutaj towarzystwo, przyjechało, bo był mająteczek mały pod koło Brudzenia, winnica, i tam właściciele wynajmowali, bo właścicielom w tamtych czasach ziemskim dosyć trudno się, trudne mieli warunki. I oni dwór wypuszczali dla letników takich, tak? Letników, tak. I tutaj do winnicy przyjechała spora grupa młodych ludzi, piękne dziewczyny, chłopcy. To wszystko nad Skrwę. Skrwa była tuż, tuż. I myśmy tam podjeżdżali i cudowna zabawa była. To najpiękniejsze dni były, jak ja pamiętam, w tamtych czasach. Dużo młodzieży, radości, kąpiel za kąpielą idzie. I to tak jakby nagle coś zaczęło, tak jakby pierwsze podmuchy jakiegoś czegoś, co się zbliżało. Prasa, radio, bo jeszcze telewizji przecież nie było, ale najczęściej radio właśnie. Mówiło się wcale o tej wojnie. Najpierw nie wierzyliśmy, ale potem atmosfera zaczęła się zagęszczać. I ta codzienna radość, te spotkania z tą młodzieżą całą, nagle wszyscy zaczęli wyjeżdżać. Zrobiła się, no już atmosfera wojenna się zaczęła robić. Atmosfera ciężka taka. I było nawet przykro, jeszcze 2-3 dni bawiliśmy się, pełno słońca, ciepło. I nagle pusto się zrobiło, zupełnie pusto. My tu sąsiedzi, majątek mieli Janoszyce, krajewscy. Jeden z ich synów, to on był starszy ode mnie o 4 lata. Razem myśmy tak zaczęliśmy chodzić, bo zaczęły się pogłoski tak w prasie, potem już w radiu, potem w prasie, że zbliża się coś nieuchronnego. Wojna się zbliża. Nie wierzyliśmy. Więc myśmy co dzień chodzili do gminy, żeby wiadomości zaczerpnąć, i te wiadomości przychodziły coraz bardziej ponure, coraz bardziej ponure. Nie wierzyło się, wierzyło się i tak. I potem nagle ogłaszają mobilizację. Ogłaszają czerwone takie duże ogłoszeniowe blankiety. Tam w latach od takiego do tego, zgłoszę się tam i tam, zgłoszę się i tu i tam. Potem odwołali to. No mówię, już znów mówimy o strach, znów tego. Za 2 dni powtarza się to samo. I już zebrania przed gminą i czekają na tak zwane plany mobilizacyjne. W gminie przychodzi zawiadomienie z Płocka, z powiatu, otworzyć te mobilizacyjne. Podobno, tak jak książeczki wojskowe, to była właśnie, wojsko było w gminach, mieli tajne instrukcje, zalakowane, odlakować i tego. I zgodnie z instrukcją, no i powołanie z roczników, od takiego do takiego, do takiego. I na następny dzień
No to przykre wiadomości, bo ludzie się gromadzą, kobiety żegnają tych mężczyzn, płacze autobusem, tu autobus chodził, ale oprócz tego furmanki, ludzie wyjeżdżają. No, już atmosfera się robi bardzo, robiła się bardzo gorąca wtedy. No, człowiek wiedział, nie wiedział, prawda, nieprawda, czy to możliwe, żeby już wojna była. I pierwszy wrzesień, przed tym zawiadomienie było w gminie, żeby oddawać rowery dla wojska. I ja miałem naznaczone przed pocztą w Płocku, żeby auto, ten rower oddać dla wojska. Pierwszy wrzesień, dzień smętny, deszczyk pada. Tu chodził kursował autobus między Płockiem a Brudzeniem. On tu miał stałą bazę tu nocową i woził pasażerów tam. Rano jeszcze deszczy taki siąpił mocno, mokro było, nieprzyjemnie. Wsadziłem ten rower na bagażnik. Jedziemy do Płocka, podjeżdżamy w aleję tutaj Płocką i słyszymy wybuchy nagle, wybuchy. Jeden, drugi, trzeci. No, autobus skręcił pod taki kasztan. Co się stało? Co to? Ćwiczenia te pewno są artyleryjskie tutaj, już od dwóch dni artyleria cię. Dojeżdżamy na Nowy Rynek, a tam już bomby poleciały. Już zabici są. I pierwszy wrzesień. Mglisto, ponuro. Ja czym prędzej do domu. Najpierw ten rower zaprowadziłem, tam nikt nie czekał na nikogo, nie czekał, nie było nic. Przyjechałem do mieszkania, otworzyłem mieszkanie, bo brat cioteczny wyjechał, jego, on był na urlopie. Otworzyłem radio, a tu słyszę mowę. Na Deutsche Funk nastawiłem, słyszę mowę Hitlera. I ten krzyk jego, wrzask jego i ten aplauz. Mówię, rany boskie, coś się dzieje. Jeszcze dziś to wspominam. No i tak się wojna zaczęła. Cudowna pogoda się zrobiła, słońce. I wrzesień był wtedy wymarzony. Takiego września to nigdy ani przed tym, ani po tym nie było. To chyba już tak Pan Bóg dał, spuścił na nas. Bo tak. Przecież wrzesień był jak lato. I zawsze było, a to deszcze spadło, a to błoto, a to czołgi niemieckie utoną w błocie, jak to w Polsce jest. Niestety. Wszystko jakby się sprzęgło przeciwko nam wtedy. No i tak. I pierwsze bombardowanie, tak. Płocka już. I bombardują most ten, szczególnie tak upodobali sobie, tak. Artyleria taka. I to te działka przeciwlotnicze, to były takie malutkie, te działka były. Też się. Jeszcze ta pamięć nie opuszcza mnie. I tak to się zaczęło. A potem nagle ten dzień pochmurny, czysty, pełny słońca. I tylko w górze, jeszcze wtedy ich było nie widać, tylko te buczenie. I dalej wybuchy, a to na modlitw bomby. I nawet na Płocką katedrę rzucili, tam była uszkodzona.
Matki Boskiej było 8, a to była niedziela, a 9 jestem przy gminie i tam robotnicy jacyś 2 czy 3 położyło się tak na trawie i sobie odpoczywają. Ja tam przysiadłem koło nich, a tutaj nagle warkot, za jedno auto przemknęło, drugie auto przemknęło. Najpierw to i widzimy, to już niemieckie auto, a potem ciężarówki, jedna za drugą. A co drugie auto, za sobą działko przeciwlotnicze, takie nieduże, nie, przeciwczołgowe, takie nieduże działo. Za każde, prawie za, co drugi, co trzeci, ciężarówka przyczepione tego, to działko. A wewnątrz, na ławkach posadzonych szeregiem, tak, w tych swoich hełmach, z karabinami, tak, samochód za samochodem, samochód za samochodem. Mówię, Boże kochany, a my nasza armia porównać z tym. To... Przykro. To jest od razu człowiek stracił nadzieję na najbliższy czas. No nie, no siła nie. Boże nasza, wszystko na konikach, na ten, to ciężarówka za ciężarówkę, ciężarówka za ciężarówkę. Wszyscy w okularach takich przeciwsłonecznych, czy przeciwkożywają, w hełmach tych ciężkich. Tak. Od razu pomyślałem, no to będzie ciężkie. Ciężkie lata nas czekają. No to jak gdzieś pamiętam. A decyzje władz niemieckich, jak nastały tutaj w Brudzeniu? Jakieś były takie szczególne? Wie pan, najpierw to była długa cisza była. Właśnie nic nie działo się. Właśnie Volksdeutschowie, którzy tutaj, no Krzyżanowa czy coś, to już swoje tam zaczęli porządki zaprowadzać, ale to wszystko jeszcze było... zaczęło się dopiero od jesieni. To takie punkty były, gdzie Niemcy nam dawali tak zwane kienkarty. Takie jak gdyby pisemkę, które nie paszport, nie, zwykły taki kartki, dowód osobisty niemiecki, tak? Tak. Kawałek kartki, tam imię, nazwisko i najbliższy adres podany. I tak się zaczęły tutaj te porządki. Potem zmiana nazw przecież z polskich na niemieckie. Janoszy to był Johannen. Brudzeń to już zapomniałem nawet, jak się nazywa. W każdym razie wszystkie się były pozmieniane, tak. Nie było polskich nazw. I pierwsze to się zaczęły właśnie te kienkarty tak zwane, to jesienią. Zaczęło się to wszystko. A Niemcy już na przykład w Płocku, to bo 15 października to Polacy chcieli zorganizować dla dzieci naukę. Ja też dostałem wiadomość, żeby się zjawić, że w dawnej szkole handlowej, bo ta gimnazja Niemcy zajęli, ale niektóre były, to będzie nauka i będą lekcje w języku polskim. To w październiku było. No więc jeśmy się ucieszyli, no to do tego. No i cała zabawa, owszem, to było koedukacyjne, jedną szkołę zrobili koedukacyjną taką, bo to resztę to Niemcy pozajmowali. I tamśmy się uczyli chyba za 2 tygodnie, pewnego pięknego poranka. To wojsko, żandarmeria i to nie było jeszcze dopiero, to wojsko rządziło jeszcze. Do dyrektora przyszli na salę do tego, że rozwiązuje się
że to jest nielegalne i będzie karalne. Na razie konsekwencji nie będziemy wyciągali. Wracajcie do siebie do tego. No i tak się skończyło po dwóch tygodniach. W zasadzie to się zaczęło w 1943 roku, ta prawdziwa przygoda z historią tamtych czasów. To był 1943 rok, grudzień, Wigilia. Jak dziś pamiętam, cudowny dzień, mroźny był i niespodziewanie pojawia u nas się gość. Mój znajomy z czasów gimnazjalnych. On był starszy o 4 lata. On już był jeszcze w gimnazjum, był, on już poszedł na studia. Ludwik Kamiński. Słyszałem i bliżej poznaliśmy się w czasie okupacji, ale on nigdy nie ujawniał, czym się zajmuje, kim, gdzieś tam pracował w jakimś biurze niemieckim. Potem w 40, chyba jesienią 43 roku były ogromne aresztowania w Płocku i w powiecie był. Bardzo dużo wtedy ludzi powędrowało do więzienia i do gestapo. Jemu udało się przypadkiem uciec. Zupełnie przypadkowe. Po prostu w bramie spotkał się ze swoim tym prześladowcą, czy tam gestapowcem, który się go wypytywał, a gdzie tu Kamiński mieszka, czy pracuje. No i tak zaczęła się jego tułaczka. Wtedy, właśnie w Wigilię, on się u nas zjawił. I gościł u nas do maja 1944 roku. A wtedy złożyłem przysięgę i zaczęła się moja konspiracja. Byłem po prostu w tamtym czasie łącznikiem jego z innymi członkami tego. A jaki pseudonim pan posiadał? Najpierw Lubicz, a potem Okoń. A skąd wynikała zmiana pseudonimów? Czy to była konspiracja, czy coś? Tak. Tak jak on utrzymywał. Pewne dokumenty myśmy przesyłali, te tak zwane fiszki na bibułkach i pisała tam swoisty był szyfr i tak dalej. I to przechwycili i stamtąd mój pseudonim Niemcy znaleźli. I wtedy on zdecydował, on się o tym wiedział, tak, i zmienił wtedy na Okonia, tak mnie przemianowali. Był u nas wtedy od grudnia do następnego roku, do maja. I poszedł tam gdzieś Bielsko, Drobino, tam się zamelinował. Już wtedy spotykaliśmy się, ale już bardzo rzadko. Raczej korespondencja była między nami. Taka bardziej ciekawa historia była prośba z jego strony, a właściwie to był prawie jak rozkaz, żeby bunker w Murzynowie, nie w Murzynowie, przepraszam, w Brwinie, w lesie brwileńskim, tak, brwileńskim, żeby tam będzie budował bunker. Żeby taką swoją melinę, tak? Melinę, tak, melinę. Żeby mu dostarczyć materiały do budowy.
To wszystko właściwie szło przy pomocy tej poczty naszej. Ale naznaczył spotkanie, myśmy tam omówili pewne rzeczy, jak się tam zastosować do tych warunków nowych. No, zebranie tych materiałów trochę czasu zajęło, nie ze względu może, że trudności były samym materiałem, ale tu na podwórku był młyn. Wiecznie furmunki. To było i korzystne, ale z drugiej strony nie można było żadnych rzeczy takich widocznych ujawniać. No jak załadowanie wozu deskami, nie deskami. Wydawało się podejrzane. No to przecież to tak, tak. A ci ludzie się kręcili. To było i z jednej strony, bo to ginęło w tym wszystkim zamieszaniu. Chemicznie, tak. Tak, nie. Na zewnątrz nie wychodziło. To w niedzielę się przygotowałem do tego. W niedzielę trudno było z tym jechać do Brwilna, a właściwie, bo nie do Brwilna, przepraszam. Przez Maszewo pewnie. Dobrze, tak. Dobrze. Bo tam przecież była kolonia niemiecka. Tak, tak. I to się przejeżdżało tuż pod ich nosem tam. Jak się jedzie główną szosą do Płocka, w prawo był skręt i właśnie tam zaczęła się ta wieś niemiecka. I trzeba było tam ten cały budulec przewieźć. No, przyznam się, że trochę z duszą na ramieniu, no bo wytłumacz Niemcom, że się z drzewem do lasu jedzie, to już cały czas myślałem, jak tu można jakoś poddać myśl, która była nawet dla Niemców zrozumiała. No ale się udało tam tym bokiem, no pomyślnie tośmy tam załatwili. W tamtym odpowiednim miejscu, tam było to budulec zrzucony i tam było wybudowane, tam był wybudowany ten bunker, w którym Ludek Kamiński przesiedział no chyba z pół roku i przypadkowo wpadł. No siedzieć w tym podziemiu tylko z rurą odpowietrzającą, to było dosyć trudno, więc on sobie przynajmniej rano na świeżego powietrza trochę chciał zażyć. I któregoś razu wyszedł rzeczywiście. Zaczął po lesie chodzić i natknęła się mała dziewczynka z koszykiem, na grzyby przyszła. No i zaczęli tam rozmawiać tego i matka przyszła. No, Kamiński zaczął jej tłumaczyć, no, że kim on jest, tak. No przysięgła na wszystkie świętości, że nie ona nikogo nie powie, no, ale Kamiński jak Kamiński, on był bardzo trzeźwo myślący i bardzo rzeczowy w tych sprawach, od razu urwał się stamtąd tego. I jakieś potem 2 czy 3 dni Niemcy przyjechali i cały ten bunker granatami wysadzili. Czyli jednak wydało się. Wydała się. Potem się okazało, tuż mi rodzina powiedziała, że potem jego zlikwidowali. I oni zlikwidowali to kobietę. To kobietę, która powiedziała, tak? Która powiedziała, tak, tak. No i wtedy on już przeniósł się w inne strony. Z taką przygodą to miałem, no to było,
to przyznam się, że ja dzisiaj, jak wspominam tamty moment, to był chyba najcięższy życiowo przeżycie. To było w drugi dzień Bożego Narodzenia. Wołają mnie z podwórza, to była niedziela, wołają mnie, że wozem przyjechało towarzystwo trzech mężczyzn. Nie, dwóch mężczyzn. Furmanka była, to towarzystwo AK, pseudonim, to jeden z tych przyjezdnych był około 50 lat. Jego pseudonim jeszcze dziś pamiętam był Bóg. Bóg. Ten drugi to młody chłopiec, to tak chyba młodszy ode mnie, jakieś miał ze 20 lat, 19. Chyba z tamtych stron też był. Wieźli, przyjechali właśnie z Drobina albo z Bielska, gdzieś z tamtych stron przyjechała ta furmanka. Przywieźli sobą radiostację odbiorczo-nadawczą, wjeźli i broni trochę. Jakieś tam automaty były, coś pod wiązkę wetknęliśmy. No i teraz zaczyna się już niewesoła historia. Wtedy po tym, tak jak ja chyba Państwu mówiłem, po tym zamachu na komendanta niemieckiego, to tutaj najechała żandarmerii polowej, 70 ludzi przyjechało. Tu całe Wątkowo to było przez nich zajęte. I gdzie się nie poszło, to ich się widziało na rowerach, jeździli, zaglądali wszędzie, w każdą dziurę, do gospodarzy, do tego. No i w tej sytuacji to bałem się, że to może się źle skończyć. Dosyć, że tamta furmanka z tym furmanem odjechała. Ja na moją furkę, to w jednego konia jechaliśmy wtedy, na dno ułożyło się właśnie tam, ta radiostacja była i chyba długa broń, nie pamiętam, ale to już wiem, że oni tam wsuwali, nie widziałem tego, ale tam było tak przykryte słomo i na to wiązki i usiedliśmy. Ja powoziłem, ten młody człowiek siedział tyłem do koni, a przodem tego i z tyłu siedział ten właśnie pseudonim Bóg. Wyjechaliśmy tutaj pod gminę. Przyznam się, że ze strachem tak wielkim. Przejeżdżamy koło gminy, skręcamy w Lipnowską tą drogę. A tam właśnie była od kościoła droga druga, taka boczna do tej szosy i tam przeważnie żandarmeria stała i wozy sprawdzali, zabierali żywność, jak to normalna historia. Skręciliśmy właśnie w tą drogę Lipnowską i no ciemno mi się w oczach zrobiło. Patrzę, stoją tam na tej krzyżówce. Stoją, jakiś wóz rewidują, trzech jest, dwóch przy tym, a trzeci tak przy koniu stoi i ja dzwoniłem, no i myśli przylatują mi najrozmaitsze. Mówię, a ten jeden z tych moich podróżnych powiedziano, co jak
zaczną do nas, tam i walimy w nich, nie ma rady, tak. No i teraz naprawdę jest dramatyczna chwila, tak. Wszystko mi przelatuje przed oczyma, owszem, oni załatwią ich, tych trzech załatwią, oni sami gdzieś uciekną, gdzie ja uciekłem, po koniach, potem od razu wiadomo, gdzie jest, kto ja jestem, prawda? Więc te myśli mi się jak błyskawice przelatywały, co zrobić, a najgorsze mówię, cholera, no ja ucieknę, co mogę nawet, ale co, moja rodzina tutaj wszystkich załatwi. I te myśli się tak kłębią, tak noga za nogą jedziemy, tam ci przy tym jednym wozie stoją, ten jeden wyszedł, tak na szosę, tak popatrzył, a my tak bardzo powoli, noga za nogą, czy oni coś wyczuli, czy nie wyczuli, tego trudno mi powiedzieć. W każdym razie ten Niemiec tak na nas popatrzał, ja mi się powiedział tylko, luz. No więc my tak powolutku, a potem w konie. I prawdopodobnie mógł podejrzewać, że jedzie trzech młodych ludzi, furmanko. Mogli podejrzewać, tak, ja też tak sądzę. Ale to był naprawdę, ten moment dla mnie był do dramatyczny. Jak wspomniałem, to co się spocę.